z pięknym stekiem z polędwicy wołowej. Witam się z Wami z Warszawy, z najlepszej hotelowej restauracji w Polsce według World Culinary Awards. Jesteśmy w restauracji Europejski Grill w hotelu Raffles Europejski. Zjemy dziś oczywiście nie tylko steka, będzie wiele, wiele innych pyszności, a na koniec będzie solidny rachunek. Ja mam na imię Maciej i jeśli jesteście ciekawi smaków i ceny, to zapraszam do oglądania. Być może pamiętacie, jak na początku lutego tego roku byliśmy w krakowskiej restauracji Fiorentina Dom Polski. Ona została wybrana najlepszą restauracją w Polsce przez World Culinary Awards. Bardzo nam tam smakowało, zjedliśmy świetnego steka, generalnie spędziliśmy miły wieczór. No i wtedy Wam też powiedziałem, że w ramach World Culinary Awards wyróżniono także najlepszą restaurację hotelową. Jest nią Europejski Grill w hotelu Raffles Europejski. Hotel znajduje się w Warszawie między krakowskim przedmieściem a Placem Piłsudskiego. W tym samym budynku znajduje się też restauracja Epoka, w której byliśmy parę miesięcy temu i w której nam bardzo smakowało, aczkolwiek nie jest to już restauracja hotelowa. Do tamtej restauracji jest osobne wejście, a to jest po prostu w tym hotelu. I tutaj szefem kuchni jest Beniat Alonso. Jak pewnie już wyłapaliście, nie jest to polskie imię i nazwisko i słusznie. Beniat Alonso pochodzi z kraju Basków, czyli z takiego regionu, który słynie z bardzo znanych szefów kuchni. Tutaj jednak nie ma kuchni baskijskiej, jest kuchnia polska, ale w nowoczesnym wydaniu, korzystająca zarówno z polskich regionalnych produktów, jak i z produktów światowych, unikalnych, często też troszkę luksusowych. Generalnie tutaj ceny są bardzo, bardzo wysokie. Jest to, myślę, jedna z najdroższych restauracji w Warszawie. Jedna z najdroższych, jeśli chodzi o takie menu à la carte. Nie ma tutaj menu degustacyjnego, a sama karta jest dość krótka. Są przystawki, zupy. Dania główne to są dania z grilla i są to albo dania z morza, albo z lądu. Jakieś dodatki do tych dań głównych, no i oczywiście desery. Wspominałem o cenach, ale o cenach oczywiście powiemy na końcu. Tutaj przyszedł chlebek. Jest to chleb wypiekany tutaj na miejscu. Ładnie on wygląda całkiem. I do tego jest masełko. Naprawdę pyszne pieczywo. W środku mięciutkie. O takiej właśnie idealnej konsystencji chleba. Skórka chrupie jest chrupiąca i też czuć, że to powstało w takim prawdziwym piecu do chleba. To pyszne pieczywo zostało nam podane oczywiście w formie czekadełka i ja uważam, że nie ma lepszego czekadełka niż świeże pieczywo podane z dobrym, lekko posolonym masłem. Można wymyślać, można tworzyć, ale dobry chleb zawsze się obroni. Mamy już nasze przystawki. Tutaj mam zupę. Jest to bisque z komara. Komara. Nie z komara. Bisque z homara, czyli można powiedzieć w uproszczeniu zupa krem. Aczkolwiek pewnie zostałbym za to zasztyletowany. Niemniej jest to zupa z ogonu homara. Do tego trochę papryki i szczypiorku. I ta zupa, ten krem jest bardzo, bardzo, bardzo esencjonalny, bardzo intensywny. Homarzy smak podbity do granic możliwości. Coś cudownego naprawdę. Tak nagadałem Wam we wstępie, że tutaj jest kuchnia polska, ale generalnie chyba żadnej przystawki tak nie da się sklasyfikować, bo ta zupa to jest faktycznie danie, które kojarzy się gdzieś z kuchnią francuską, czy właśnie kuchnią z kraju Basków. Drugą przystawkę, jaką tutaj mamy, są gnocchi. Gnocchi w sosie parmezanowym z czarną truflą, także ze szczypiorkiem. Są one przegenialne, bo są takie mięciuśne, takie rozpływające się w ustach. Naprawdę rozpływające się w ustach. Tak dobrych gnocchi to ja chyba dawno nie jadłem, albo nawet wręcz nigdy. Wszystko pływa w też takim mocno intensywnym parmezanowym sosie o konsystencji wręcz takiego kremu. Jest dość słony, ma w sobie dużo umami. No i też jest ta czarna trufla, której może dużo nie ma, ale nadaje tego charakterystycznego truflowego posmaku. Te dwie przystawki świetne, a jest jeszcze trzecia. Jeszcze zerknąłem w menu i okazało się, że w tym sosie do gnocchi jest nie tylko parmezan, ale też ser kozi, długo dojrzewający ser kozi. I to naprawdę czuć. Chyba moja ulubiona przystawka. Najmniej smakuje mi dorsz. Dorsz marynowany, tutaj już go praktycznie nie mam na talerzu. O bardzo takiej delikatnej i konsystencji, o delikatnym smaku, podane na ciepło. Do tego sos na bazie miso i orzechów nerkowca. Pak choi. Takie danie zahaczające o kuchnie azjatyckie, ale o wiele lepsze te gnocchi i bisque z komara. Znowu z komara powiedziałem. Z homara. Może ty masz ochotę na coś z komara? Nie chcę jeść komarów. Właśnie wykończyłem zupę z homara i tak sobie przypomniałem, że parę lat temu
w baskijskiej restauracji w Krakowie, która nazywa się Euskadi. Jadłem coś podobnego. Tam ta zupa była też nazwana zupą z tysiąca homarów, co jest nawiązaniem do intensywności smaku biskę z homara. No i tutaj używa się nie tylko tego ogonu homara, o którym wspomniałem, ale generalnie całego homara i skorup i wnętrzności, dzięki czemu ten smak tej zupy jest tak intensywny. Tak jak przystawki były fantastyczne, tak dania główne też są rewelacyjne. Mamy tutaj stek z polędwicy wołowej, sezonowany przez 30 dni, wysmażony na takie medium, medium rare i podany z sosem pieprzowym. Jest to jednak spory kawał steku. Patrzcie, jak się go łatwo kroi. Mięciutki. Sam w sobie jest przepyszny, ale tak jak ja nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem sosów do steków, tak ten tutaj tylko podbija smak, wyciąga jeszcze więcej z tego mięsa. To jest chyba najlepszy sos pieprzowy do steka, jaki jadłem kiedykolwiek. Przepychota. Jest to też naprawdę spory kawałek polędwicy. Zazwyczaj w restauracjach te steki z polędwicy są mniejsze. Tutaj to jest 250 gramów. Także no, kawał pysznego mięsa. Jeśli tutaj będziecie i będziecie mieć ochotę na wołowinę, no to koniecznie zamawiajcie. Choć ostrzegam już teraz, że cena jest wybuchowa, kosmiczna. Było danie główne z lądu, czas na danie główne z morza. Jest ta sola. Sola Dover, filet. Nie ma tutaj choćby najmniejszej ości. I sama ryba jest zachwycająca. Dawno tak dobrej ryby nie jadłem. W życiu nie wiem, czy jadłem solę. Jeśli tak, to nie wiem, jak dawno temu. Ale ta tutaj jest naprawdę mistrzowska. Jest dość słona, a przy tym nie jest taka mocno, mocno intensywnie rybna. Ma coś w sobie takiego nieuchwytnego. Do tego jest podana pianka z owoców morza. Tak, to jest z owoców morza. Jeśli brakuje nam tej morskości, to sobie możemy jej właśnie dodać do tej ryby. Z jednej strony jest ona właśnie taka bardzo morska, a z drugiej jest maślano-kremowa. I świetnie to do tej ryby pasuje. Zamawiając rybę, do końca nie wiedzieliśmy, którą wybrać, bo jest w menu ich kilka. No i pan polecił solę jako specjalność lokalu. Był dzisiaj dostępny także łosoś jako catch of the day, a także jest turbot i krewetki bodajże. Myślę, że ta sola była naprawdę doskonałym wyborem. Do każdego dania głównego możemy sobie też domówić różnego rodzaju dodatki. Są na przykład frytki, ale są też placki ziemniaczane. Tutaj dwa takie placki. One są ze śmietaną. Ta śmietana jest tutaj najbardziej zachwycająca, bo to jest taka świeżo zrobiona, mam wrażenie, na miejscu śmietana, która jest po prostu nieziemska. Placki ziemniaczane też są dobre, one są dość pulchne, nie są jakieś bardzo chrupiące, aczkolwiek wydaje mi się, że jadłem lepsze placki ziemniaczane w życiu. Te tutaj wygrywają śmietaną oraz też oczywiście ceną. Jak usłyszycie kwoty za placki ziemniaczane, to się złapiecie za głowę. Tutaj są grillowane warzywa, to jest głównie marchewka, kalafior, pietrucha w takim fajnym, słonym sosie. Słono-słodkim, lekko nawet gorzkawym. Świetnie takie warzywa pasują i do steka, i do ryby. No i też jest puree. Puree ziemniaczane, idealnie kremowe. Troszkę cebulki oraz palone masło, które to puree fantastycznie podkręca. Ze wszystkich trzech dodatków chyba najbardziej smakuje mi właśnie to puree. Obsługuje nas dzisiaj naprawdę świetny kelner, który o każdym daniu bardzo barwnie opowiada, ale też w taki nienachalny sposób i bardzo zwięźle. To nie jest jakaś długa opowieść, tylko krótko na temat, wszystko wiemy. I teraz zdradził nam sekret tej soli. Ona jest w specjalnej glazurze. Najpierw przez dłuższy czas dochodzi na masełku, a później jeszcze wsadzana jest na chwilę do pieca, dzięki czemu ta ryba zyskuje swój kolor oraz taką lekką chrupkość z góry. Coś pięknego. Od samego początku wiedzieliśmy, że chcemy tutaj zamówić desery. Nie wiedzieliśmy tylko, jak je wybrać. Akurat karta deserów, zresztą jak cała karta, nie jest zbyt długa. Są cztery desery, z czego jednym deserem jest deskaserów kontynentalnych, także na to nie mieliśmy ochoty. No i zapytaliśmy pana Piotra, pana kelnera, który w restauracjach hotelowych pracuje od prawie 40 lat. No i powiedział, że tak dobrego fondanta czekoladowego jak tutaj, no to nie jadł nigdzie indziej. No i rzeczywiście ten fondant jest tutaj wyborny. Jest to fondant z ciemnej czekolady. Ta czekolada jest niesamowita, o głębokim smaku. Przepięknie on nam się tutaj rozpłynął. Do tego mamy sos waniliowy, ale przepyszny. Nie jakiś tam tani gotowiec. Oraz lody makowe, które fantastycznie do tego fondanta pasują. Nie spodziewałem się tego, ale są naprawdę przepyszne. Są trochę słodkie, a trochę nie. Takie bardzo, bardzo, bardzo makowe. Rzeczywiście. Ale ten fondant, no słuchajcie, usłyszeliśmy, że to jest najlepszy fondant na świecie. I szczerze mówiąc, lepszego chyba nigdy nie jedliśmy. Aczkolwiek też nie zamawiamy jakoś często fondantów, no bo wśród deserów mamy zawsze innych faworytów.
Rewelacja. Naszym faworytem wśród deserów jest zawsze sernik. No i tutaj też chcieliśmy go spróbować. Po tym, jak pan Piotr nam opisał ten sernik, to początkowo nie chciałem go zamawiać, bo jest to trochę coś innego. Nie jest to taki typowy sernik, bardzo, bardzo kremowy. Ma właśnie bardziej konsystencję kremu niż takiej jakiejś bardziej zbitej masy. Pan Piotr powiedział, że to jest taka francuska awangarda, bo tutaj jest francuski szef od deserów. I rzeczywiście smakuje to całkiem inaczej. Jest coś takie jabłko bardzo intensywne, takie plasterki jabłka bardzo, bardzo intensywne. Ale pewnie zastanawiacie się, jak to się stało, że my ten sernik tutaj jednak zamówiliśmy. Otóż pan Piotr powiedział, że takiego nigdzie indziej w Warszawie nie dostaniemy. I powiedział to tak przekonująco, że stwierdziliśmy, że olewamy banoffee, która jest tym trzecim deserem do wyboru. Tylko bierzemy sernik, a w zasadzie coś w rodzaju sernika. Smakuje jak sernik, owszem, ale konsystencja i forma całkowicie inna. Gdybym miał tutaj jednak przyjść tylko na jeden deser, no to brałbym bez dwóch zdań ten fondant. Na koniec dostaliśmy jeszcze prezent od restauracji. Nie wiem, na ile to jest tak, że każdy go dostaje, od razu mówię, ale generalnie całkiem miło. Dostaliśmy praliny. Praliny często w restauracjach się dostaje, one pochodzą z cukierni Lurs, która tutaj działa za dnia. W ogóle ta cukiernia ma ponad 100 lat, ma taką ponad 100-letnią tradycję może. Hotel ma ponad 150-letnią tradycję. No i dostaliśmy też Tokaj do deseru już. Bardzo ciekawe, słodkie wino z Węgier, ale te praliny to jest coś cudownego, bo one są w środku ze słonym karmelem. No, przy gryzie. To dopiero się ujawnia, to jest słony. Tak, ten słony karmel tak po chwili dopiero uderza i jest takie 15 sekund rozkoszy. Było przepysznie, ale to już chyba wiecie, bo widzieliście moje reakcje na każde danie. Było kilka takich, które bym z chęcią powtórzył. Stek, sola, gnocchi, czy biskę z homara, czy ten fondant na koniec, czy to pire ziemniaczane z palonym masłem. No dużo, dużo naprawdę przepysznych rzeczy. Jestem też zachwycony obsługą. Pan Piotr był rewelacyjny. Tak jak mówiłem, pracuję w zawodzie w hotelach, w restauracjach hotelowych już prawie 40 lat. Także możecie się domyślić, że to nie jest 20-letni kelner, tylko osoba z naprawdę ogromnym doświadczeniem, którym bardzo chętnie się dzielił z nami i to było naprawdę fantastyczne. Tak jak już wielokrotnie tutaj dawałem wam do zrozumienia, ceny są jednak srogie. Biskę z homara 74 zł, gnocchi 68 zł, marynowany dorsz 72 zł. I to były przystawki. Oba dania główne, polędwica wołowa oraz sola po 340 zł. Chyba pierwszy raz w życiu płacimy tak dużo za jedno danie dla jednej osoby w restauracji w Polsce. Nie przypominam sobie w sumie, żebyśmy płacili gdziekolwiek więcej niż, nie wiem, 200-250 zł za danie główne dla jednej osoby, bo wiadomo, jak braliśmy stek na dwie osoby, no to bywało drożej, na przykład we wspomnianej na początku filmu Fiorentinie. Do tego te wszystkie dodatki, czyli grillowane warzywa, pire ziemniaczane oraz placki ziemniaczane kosztowały po 43 zł. Także to na pewno były najdroższe placki ziemniaczane w naszym życiu, a już w przeliczeniu na jeden placek to w ogóle. No i desery, sernik 36 zł, fondant czekoladowy 38 zł. Spotkaliśmy się już z cenami za takie desery w restauracjach, także to nas nie zdziwiło, a wręcz przeciwnie, zdziwiło nas, że nie kosztowały one po na przykład 50-60 zł, bo by pasowało to do cen za inne dania. No i kieliszek wina 65 zł, a butelka wody za 25 zł, butelka 0,75 litra, cisowianka, a poszły dwie butelki i wypiliśmy 4 kieliszki wina. Łącznie za wszystko wyszło 1321 zł. To jest taka kwota, którą wydawaliśmy w restauracjach z menu degustacyjnym, gdzie tych dań jest dużo, dużo więcej. Oczywiście one są mniejsze, to są mniejsze porcje, ale jednak te smaki zmieniają się częściej. No i bywają też jeszcze bardziej niesamowite, choć tutaj do smaku absolutnie nie mogę się przyczepić. Także gdybym miał zdecydować, czy pójść do restauracji takiej jak Epoka czy Bottiglieria w Krakowie, wydać podobną kwotę, ale za to zmierzyć się z menu degustacyjnym, no to chyba właśnie wybrałbym tę restaurację, niż wracał tutaj do europejskiego grilla, no bo ta kwota jest jednak naprawdę bardzo, bardzo wysoka. Wydaje mi się, że za niektóre przynajmniej dania troszkę przesadzona, ale nie żałujemy, bo było naprawdę bardzo, bardzo smacznie i tak jak mówiłem, fachowa obsługa z doświadczeniem, to mi się naprawdę bardzo, bardzo podobało. Czy to jest najlepsza restauracja hotelowa w Polsce?
No jestem w stanie uwierzyć, że tak. Jednak te hotelowe restauracje zazwyczaj nie zachwycają, można tam zjeść dobrze, ale raczej nic naprawdę zjawiskowego, a tutaj te zjawiskowe rzeczy były. Dawajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o tym jedzeniu, o tych cenach. No i też piszcie, jeśli mieliście okazję być w Europejskim Grillu. Koniecznie dawajcie znać, co jedliście i jak wam smakowało. Tymczasem ja już się żegnam. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego!